Siemanko, dzisiaj chciałem wam pokazać kolejną grę, w którą gram ostatnio non-stop, która wciągnęła mnie bardziej niż Warcraft. Pewnie wielu z was w nią gra, więc nie odkryję też żadnej Ameryki, ale chciałem pogadać o Sea of Thieves. A pomysł na to nagranie wpadł mi, kiedy byłem właśnie w Polsce, ostatnio na urlopie, i gadałem ze szwagrem i powiedziałem mu właśnie o Sea of Thieves, że jesteś piratem, że pływasz, i on mówi: piratem, co ty gadasz? I tak dalej. Dość fajnie zareagował, drwiąc ze mnie. I więc stwierdziłem, że zrobię taki film dla szwagra, gdzie pokażę mu podstawy gry i go wprowadzę w ten temat, żeby wiedział, o czym gadam i dlaczego ta gra jest tak fajna i tak warta grania. Jako że jestem człowiekiem, który ostatnio dość cierpi psychicznie, szukam zawsze możliwości, żeby się zrelaksować, odstresować i na maksa wychillować. I właśnie Sea of Thieves, w skrócie SOT, jest grą, która mi to dostarcza teraz ostatnio co wieczór. A dlaczego? Zobaczcie sami. Nie pokażę wam niestety screenu początkowego, jak to wygląda, kiedy zakładacie pierwszy raz konto, stwarzacie sobie tam pirata i tam do wyboru macie kobiety, mężczyznę, żadnych dziwnych bodytypów i tak dalej, unicornów, latających motylków i tak dalej. Kobieta, mężczyzna, a potem możecie się ubierać jak chcecie, możecie nawet mężczyzną biegać w sukniach, co też nam się zdarzało. Rozpoczynamy grę. Naprawdę ta gra jest tak niesamowicie relaksująca, mimo że często występuje ryzyko zatopienia przez innych graczy, ale o tym po kolei. W każdym razie szwagier, patrz i ucz się. To jest mój pirat, trzyma kulę armatnią, dlatego że ostatnio jak się ją wylogowałem, to trzymał kulę armatnią. Nowości w gry: Pirackie Emporium, tutaj możecie sobie kupić statki i inne rzeczy za prawdziwą kasę. Wybieramy graj. Przygoda to jest podstawowy styl gry. Piracki żywot, tutaj są różnego rodzaju tak zwane telltale, czyli historię możecie rozgrywać. Jest to też Jack Sparrow, historia uwolnienia Jacka Sparrow i do wydobycia czarnej perły z dna morza. A tutaj jest samouczek dla ludzi, którzy zaczynają grę. Ja was wprowadzę po prostu na szybkiego, sam, bez samouczka. Więc mamy do wyboru trzy statki: słup, to jest załoga, jedna osoba, dwie osoby, szybki, zwinny, aczkolwiek no, siły rażenia nie ma wielkiej, brygantyna, tak zwana bryga, na 2-3 osoby, no i 4 galeon, największa siła rażenia. Co jest fajnego w tej grze, to że tutaj nie ma tak damage'u. Każda broń powoduje ten sam damage, można tak powiedzieć, więc to, czy grasz 3 lata, czy grasz miesiąc, nie rzutuje w ogóle w tym, jaką ma siłę rażenia i jak wielki damage robisz. Tu jest bardzo prosto i analogowo. Liczy się twój skill, każdy ma taką samą szansę. Czy jest weteranem, starym wilkiem morskim, czy dopiero początkującym majtkiem, ma taką samą szansę na morzu. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od twoich zdolności manualnych, drewnianych kciuków, jak to mówi mój kumpel, lub po prostu szczęścia. Zaczynamy. Wybierzemy słupa. Można sobie wybrać, że gracie z graczami z PC, z Xboxa, albo tylko z Xboxa, albo mieszanka na morzu, czyli PC-towcy i Xboxowcy. Otwarta załoga, każdy może dołączyć do was, jeśli chcecie, albo zamknięta, czyli przyjaciele. Ja robię zamkniętą. Wybrałem, pokażę wam jeszcze moje statki. Kupujemy się, teraz można kupić statek, można zostać kapitanem swojego statku. Ja nazwałem swojego słupa Solitary Werewolf. Troszkę kasy wydałem na to, żeby go odpowiednio przystroić. On jest na 2 osoby, więc żegluj statkiem, wybieramy zamknięta załoga, żeby mogli przyjaźń dołączać, i startujemy. Widzicie, tryb przygoda, słup, zamknięta załoga, pozwól załodze personalizować swój statek. Oczywiście gram na PC, więc to jest od razu otwarta opcja dla PC-towców i Xboxowców. Bardzo łatwo się połączyć z kimś, kto gra na PC, nawet na voice czacie, także nie ma żadnego problemu. Jest to wszystko tak bardzo miło, fajnie zrobione, że naprawdę od kilku tygodni, a może nawet miesięcy nie odpalam nic innego jak tylko to. Gra ma otwartą planszę, powiedzmy nie jest zbyt wielka mapa, ale jednak jest dość duża. Wyspy, na której pływacie, i jak mówią moi kumple, bo mam fajną ekipę do grania, że tak naprawdę content robią gracze, z którymi grasz. I to jest najfajniejsza rzecz w tej sprawie, bo... No zobaczcie, zaczynamy sobie w karczmie. Zaczynasz w karczmie po jakimś chlaniu. Wychodzisz do portu. Ta melodyjka to jest właśnie Halloween. Wychodzisz sobie do portu i twój stateczek już stoi zacumowany. Dzisiaj jest noc, teraz jest noc akurat, więc tak to wygląda. Mój się nazywa Solitary Werewolf, ja jestem kapitanem Sir Tukos. Najpiękniejsza rzecz w tej grze to to właśnie, jak szumi na przykład morze. Słuchajcie. Dźwięki. Chodzenie po drewnie. Jak drewno skrzypi. Szum morza. Morze ładnie wygląda. Zachody słońca, wschody słońca. Chodzenie po łodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale zaczniemy od początku. Więc jak zaczynamy grę, zaczynamy sobie w porcie. Jest kilka trybów. Oczywiście, jak wspominałem, tu jest szkutnik, tu sobie przystrajacie statek, naprawiacie i kupujecie questy. Ja muszę przywrócić mój statek, bo był troszeczkę uszkodzony. Przywróć, tak. Podstawa. Na początku dostajecie kilka kul armatnich, dostajecie trochę desek do naprawy statku i trochę jedzonka, ale warto sobie dokupić kilka takich rzeczy, więc jak już macie trochę golda, to kupujecie deski, żeby łapać statek. Bardzo przydatna rzecz. Kule armatnie. To musi być zawsze uzupełnione. Do rzucenia rzeczy przydają się i jedzonko. I potem... Okej. Potem sobie decydujemy, kim chcemy pływać. Możemy pływać w gildii kupieckiej, która jest tutaj. Przewozi się im różne towary. Możemy... My to nazywamy poszukiwacze złota. Zbieracze złota. Kupujecie sobie banderę, po którą pływacie i dzięki tej banderze, robiąc questy, będzie wam rósł nalicznik, czyli po tym jak zdobędziecie wskaźnik, naładujecie do 5, czyli maksymalny. Sprzedając u niego skarby, które zdobędziecie na wyspach, dostaniecie przelicznik 2,5 raza więcej, czyli warto, nie? Emisariusz, flaga emisariusza się głosuje za flagą emisariusza i tu przy okazji możecie sprawdzić, czy ktoś już pływa. Na mapie statku, tak wam pokażę, na mapie... Tu na statku mamy mapę, co się dzieje właśnie teraz na morzu. To jest cała mapa, tak to wygląda. Sprawdzimy, czy są jacyś Reapersi, czyli tacy źli piraci, którzy polują na innych piratów. Oni są zawsze widoczni na mapie. A reszta jest dopiero widoczna w momencie, kiedy Reapers zdobędzie sobie 5. level i wtedy widzi wszystkich. Dobra, nie ma Reapersów. Na tej mapie może być, z tego co nie mylę, jeśli nie mylę, 6 do 6 statków różnej wielkości. Więc teoretycznie zawsze jest 6 graczy, chociaż nie zawsze, ale teoretycznie tak. Więc możecie sobie wybrać emisariusza, zbieraczy złota. Możecie sobie wybrać właśnie historie pirackie, jak na przykład Jack Sparrow i tak dalej, są tu do wyboru. Albo zakon dusz. Wtedy pływacie po wyspach i zabijacie piratów, szkielety. Szkielety i z szkieletów wypadają wam czaszki i je przywozicie tutaj. Ten sam schemat. Głosujecie. Patrzcie, nikt nie pływa na Reapersach, nikt nie pływa na zakonie dusz, nikt nie pływa na zbieraczu golda. To wybierzemy zbieraczy golda, żeby pokazać wam i mojemu szwagrowi, o co chodzi. Więc podnoszę sobie banderę. Głosuję za banderą emisariuszy SOT. Pojawił się stateczek. To oznacza, że ja pływam na tym i ile stateczków jest na stole, tyle statków pływa pod daną banderą. Wyglądało, że to tylko ja, więc wziąłem sobie banderę. U szkutnika można kupić zestaw questów, zadań kapitańskich. To taki będzie podstawowy wstęp do gry, żeby wam pokazać, o co chodzi. Więc przejrzę ofertę SU, to jest personalizacja statku. I tutaj 2000 to jest 5 questów dla kapitańskich właśnie zbieraczy złota. Kupujemy, tak. I jest, ok. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda mój pirat, już wam pokazuję. Mój pirat wygląda, a zatańczę wam. Tak. Stroje można kupować, edytować, w jakiś tam sposób mieszać. Tak wygląda mój pirat. Niestety tylko w takiej opcji jest możliwa widoczność trzeciej osoby. Tak widzicie wszystko z pierwszej. I to jest statek. On jest troszeczkę już on jest trochę już udekorowany. Pokażę wam, o co chodzi. Podstawowa rzecz. Koło sternika. Kompas, bo tu musimy się posługiwać kompasa, żeby wiedzieć, gdzie się płynie. Kotwica, żagiel i pęd wiatru. Jak teraz widzicie, są takie smugi pokazane, to pokazuje mi, w którym kierunku wieje wiatr. Wiatr wieje do przodu, więc na przykład opuszczę teraz żagiel, wam pokazać. On się powinien nabrać powietrza i wskoczę do wody i pokażę wam, jak wygląda mój statek. Piękna sprawa. Proszę bardzo. Fajny galion, to się nazywa chyba, jeśli się nie mylę. Nietoperzyk. Żagielek. I płyniemy. Słuchajcie tą wodę. Mimo tego, że jest ciągłe ryzyko, że ktoś nas zatopi, albo statki szkieletów, które są jakby generowane losowo, mogą was zatopić, trzeba z nimi walczyć na statku. Na morzu to jeszcze mogą was zatopić gracze i w większości tak się wydarza. Jak widzicie, statek na morzu to są gracze i raczej na pewno was zatopią. Mi się ostatnio zdarzyło, że założyłem alliance, można założyć alliance z graczami i razem wykonaliśmy fort, zdobyliśmy trochę golda, ale o tym wrzucę inny odcinek już niedługo. To chciałem taki wstępniaczek, więc bierzemy z beczki drewno do naprawy statku, beczki z żywnością, tu mamy stroje, tu mam beczkę, skrzynię z moim zwierzakiem, pies nazywa się Hadesik, Hades, proszę bardzo, możecie go pogłaskać. Jak się głaska Hadesika? O, tak się głaska Hadesika, tak. Możecie go puścić, on będzie sobie biegał, możecie mu zagrać melodyjkę, zobaczcie, więcej, wyciągam ukulele i gram pieskowi. I szanty. Piesek sobie tańczy. O. Wiadomo, im więcej osób gra, tym lepiej. Ale po kolei. Tu mamy stół kapitański. Tu wrzucamy zadania, na które trzeba głosować, żeby gdzieś ruszyć. Jestem sam, więc nie muszę z nikim głosować, głosuję sam. Więc wrzucam 13 questów. Rzucam quest. Rzuciłem questik. Teraz sobie wchodzę w opcję. Oglądam mapa. Klasyczny. Kopanie skarbów. Kształt wyspy, na którą muszę dopłynąć. Na wyspie to są pokazane właśnie X-ami skarby. Na tej wyspie ostatnio byłem. No. I teraz z prostym schematem. Trzeba znaleźć wyspę. Wchodzimy na mapę i szukamy wyspy. Plus jest taki, że te wyspy są teoretycznie w bliskim zasięgu naszej przystani. To jest ta wyspa Lookout point. Tu jest taki malutki znacznik, nie wiem czy widzicie, taka plameczka delikatna na środku ekranu. Zaznaczamy, że chcemy tutaj płynąć. Aha, ja mam za dużo rzeczy zaznaczone, muszę coś odznaczyć. Odznaczymy to. I zaznaczamy Lookout point. Typowo piracko, więc Lookout point. Są 3 krzyżyki, gdzie jest zakopany skarb. Idziemy. Warto sobie ustawić mapę, to jako słup ma taką przewagę nad tymi statkami, że mapę można widzieć z góry, nie trzeba biegać pod podkład i jej oglądać, więc patrzymy sobie, czyli musimy popłynąć na wprost. Bardzo prosto nam się dzisiaj ułożył questik do pokazania. Warto się rozejrzeć, czy się nic nie dzieje na morzu, czy nic nie płynie, żeby nas nie zaatakować przypadkiem. Bocianie gwiazdo, przez moich kumpli zwane baranie gniazdo. Wbijamy się na gniazdo. Wyciągamy sobie na przykład lunetkę i obserwujemy, co się dzieje. Wygląda wszystko spokojnie. Mewy, jak widzicie, mewy krążące nad wyspą to są mewy krążące nad wyspą, ale jeśli widzicie gdzieś mewy krążące na horyzoncie nad wodą, oznacza to, że tam zatonął statek i jest albo skarb do podjęcia z morza, albo wrak, który warto przeszukać i wydobyć sobie skarby. Tu jest dzwonek. Ostrzega nas przed niebezpieczeństwem, a tutaj mamy skrzynkę z banderami. I na przykład można sobie wrzucić tak zwaną alliance, zaproponuj sojusz. Wrzucasz tą banderę i na przykład ja płynąc, widząc Cię, że masz banderę założoną w sojuszu, mogę też założyć sojusz z Tobą i w tym momencie, jeśli ja i Ty będziemy w sojuszu, będziemy razem sobie zarabiali wspólnie golda. Ja sprzedając będę nabijał Tobie kabzę, a Ty sprzedając będziesz nabijał mi. To jest nasza wyspa, gdzie musimy dopłynąć, więc jest dziutko, nie musimy nic konkretnego robić. Ale gdybyśmy chcieli skręcać i tak dalej, wtedy sobie wybieramy kierunek na mapie, na przykład północny wschód i wtedy sterujemy oczywiście naszym sterem tak, żeby nasz kompas wskazywał północny wschód. My musimy wpłynąć wprost, więc bardzo łatwo nam się wszystko ułożyło. Żagiel jest, Wiatr płynie w tamtą stronę, więc możemy tutaj troszeczkę przestawić żagiel, żeby zapał wiatru. On się powinien teraz wygiąć, wydał się. Podnosimy kotwicę i płyniemy. Słuchajcie tych po prostu dźwięków. To jest coś pięknego. Koło sterowe. Koło sterowe wygląda tak. Jeden uchwyt jest innego kształtu, żeby wiedzieć, jak wygląda ster na prosto. Chcecie skręcać? Skręcacie sobie. Żagiel łapie wiatr. Coś pięknego. I płyniecie, więc podstawa. Sprawdzacie zawsze wiatr, jak jest wiatr, żeby płynąć jak najbardziej z wiatrem. Gdzie płyniecie? Słuchajcie te dźwięki. Patrzcie na to piękne morze. To jest coś cudownego. Oho, ja trochę skręciłem. Spróbuję podpłynąć od strony plaży. Ten dźwięk mówi wam o tym, że ustawicie właśnie ster na wprost do, powiedzmy, pozycji wyjściowej. Tu na dziobie macie harpuny. Harpunami możecie zbierać skarby z plaży, z morza, lub się przyczepić do jakiegoś statku, lub pomóc sobie przyczepić się do nabrzeża. Ok? Tam są meby, widzicie? Czyli coś tam oznacza to, że tam coś może być w morzu do podjęcia. Ja podnoszę żagiel, żeby tylko już dodryfować do wyspy. Jesteśmy na naszej wyspie. Żagiel podniesiony, więc jeszcze teraz siłą rozpędu moja łódź podpłynie pod wyspę. Spróbuję ustawić tak, żeby była już w pozycji wyjściowej. Niektórzy rzucają kotwicę, a niektórzy nie rzucają właśnie, żeby po to, żeby uciec, jeśli ktoś nas będzie atakował. Troszeczkę jestem za blisko. To sobie jeszcze rozwijam żagielek, żeby podpłynąć bliżej plaży. Dobra, zwijamy. Ponieważ kotwicę się podnosi trochę ciężej, trzeba ją kręcić, a opuszcza się tylko jednym guzikiem, więc warto zostawić podniesioną, żeby było łatwiej nam operować stateczkiem, gdybyśmy musieli go obrócić, aby nasze harpuny były łatwiej wymierzone. O, mamy już szkieleta, tutaj są duchy. Duchy i szkielet na wyspie. Tu musimy... Opuszczę kotwicę, żeby mi nie oddryfował za bardzo stateczek, bo tu może będę się nawalał z szkieletami. Więc bierzemy mapę i już typowo oglądamy. Podjechaliśmy od strony skał, czyli i to sobie można sobie sprawdzić. To jest mapa, widać gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy, jak płynęliśmy. To nam pomaga podczas pływania oglądając, ale my sobie to sprawdzimy. Podpłynęliśmy od przodu, tak? Patrzę na mapę od przodu, po prawej stronie i po lewej jest jakiś skarb. Można mapę przybliżyć, oddalić. Idziemy szukać. Teraz tak, trzeba nam wziąć broń. Macie broń podstawową. Miecz i strzelbę. Możecie mieć zwykły pistolet albo tak zwany garłacz, czyli po prostu shotgun powiedzmy. Przepraszam. Albo snajpereczkę. Tutaj wezmę shotguna, powiedzmy. Może nam się przydać. I wybieracie, czy chcecie wymienić miecz, czy Cordelas, czy po prostu spluwę. Bierzemy to. To są kuleczki, jestem zatrękowany na maksa. Idziemy. Duchy i szkielety można pokonać także mieczem. Spójrzcie. Jaka piękna laguna. Coś pięknego po prostu. Pływamy sobie. Jest nasza łódka. To są rybki. Już się pojawił duch, musimy z nim walczyć. Także tyle miłych, fajnych akcentów, relaksujących, mimo że trzeba walczyć. Ktoś strzelał. Bałem się, że ktoś nas zaatakował, ale jeszcze nie. Duchy. Duchy straconych na morzu piratów. Dobra. Nie rozejrzałem się, czy nikt nas nie podjeżdża do nas, ale nikogo nie widać. Idziemy szukać. Więc wyciągam sobie mapę. Zadania, mapa. I jesteśmy koło drzew przy skale. To może być ta skała, ale to jest chyba za szybko. Analogicznie, trzeba po prostu analogowo. Trzeba pomyśleć i poszukać. W innych questach, z innych ugrupowań można na przykład mieć kompas i wtedy zagadka nam pokazuje, że musisz iść na prawo, musisz iść na wschód, 4 kroki od drzewa i tak dalej, i tak dalej. Ja oceniam, że gdzieś tutaj jest ten skarb, jeszcze raz wezmę zadanie, jeszcze raz mapę, przejrzę przy skale, drzewie i wodzie, czyli obstawiam, że gdzieś to będzie tutaj. Biorę łopatę i kopiemy. Jest! Oczywiście budzą się już szkielety, bo im próbuję skroić ten skarb, więc musimy zawalczyć z szkieletami. Zanim będę skrzynię można wziąć garłacza. Duch zginął od razu, a tych załatwię mieczem. Ok. Udało mi się pokonać szkieleciki. Piesek ze mną jest. Biorę sobie owocka, zjadam banana, żeby energię sobie podbić. Wracam do mojej szufli, wykopuję skarb. Wykopuję skarb. Jak zobaczycie, za chwilę mi się w lewym... Oho, coś mnie atakuje znowu. Jeszcze chyba jakiś duch. Jest duch. Wykopuję sobie skarb. Biorę skrzynię. O, widzicie, pojawił się znak klucza. To znaczy, że zrobiłem pierwszy level. Jak zdobędę 5, wtedy mam największy mnożnik skarbów. I teraz tak, mogę płynąć z tą skrzynką w pław i ją zanieść na statek. Za co też mi podskoczą punktację u tego emisariusza, a mogę go położyć na wodzie na przykład i potem ściągnąć harpunem. Bo jeszcze mam 2 skarby do wydobycia. Więc idziemy dalej. Przełączam się na mieczyk. Nic widzę, nie, na horyzoncie nic nie widzę, żeby miało mi coś atakować. Piesek jest ze mną. Zadania. Wyciągam. Znalazłem butelkę zadania, więc to też jest plus. Tutaj jest przy drzewkach koło skały. Czyli są drzewka. Pierwsze drzewka tutaj poznałem. Znalazłem. Skała. Przybliżam. To będzie tutaj. Tak samo łopata i kopiemy. Haha. Okej. Okay. Szok, nikt nie wyskoczył. Beczki warto przeszukiwać, bo można w nich znaleźć dodatkowe rzeczy. Jedzonko. Ja mam już pełne, ale mogę zjeść, bo trochę dostałem. Proszę bardzo. Zbieramy wszystko. Idziemy wykopać skarb. I nam został jeszcze jeden. Fajnie, że to się trafiła taka wyspa. Szwagiery, bo jest mała, można szybko, łatwo pokazać, o co chodzi. Widzicie, poziom mi dalej wzrósł. Zanoszę skrzynię w to samo miejsce, gdzie będę zbierał to za chwileczkę harpunem. Zobaczymy, mam nadzieję, że nas nikt nie zaatakuje. To wam pokażę, co się robi. Ogólnie robi się tak, że powtarza się ten sam proces. Zakończymy te skarby, rzucasz kolejny quest, płyniesz na wyspę, znowu zbierasz skarby, zakańczasz quest. Jak już nabijesz na przykład 5. level emisariusza, wracasz na wyspę, sprzedajesz to wszystko i zarabiasz golda. Na końcu sprzedajesz także banderę, bo za banderę także jest dodatkowy gold, jeśli jest nabita na 5. levelu. Jeśli jacyś gracze was zaatakują, co się zdarza bardzo często, i was zatopią, to oni wtedy przejmują was cały skarb, który zdobyliście. Także mogą wam zabrać banderę, którą wam się udało nabić. Oho, ten dźwięk oznacza, że gdzieś się pojawi duch. Okej, nie ma. Tu jest gdzieś. O, jest skarbik. No i teraz budzą się szkielety, które nam tego skarbu nie chcą tak oddać. Szkieletów jest kilka rodzajów. Szkielety mają albo miecze, rapiery, albo strzelby. Ale też są różnego rodzaju szkielety, które wam pokażę za chwileczkę, z innych wideo wam powrzucam. Są szkielety czarne, takie jakby z sadzy. Wtedy trzeba je oświetlać latarnią. Posiedzimy latarnią, chociaż jest dzień. Wtedy one są łatwo do zniszczenia. Są zwykłe szkielety, są szkielety ze złota, które są ciężkie. Do zniszczenia mieczem w ogóle się niczym nie zniszczy. Wtedy należy wycofać się do jakiegoś zbiornika wodnego, poczekać aż one wejdą do wody. One wchodzą do wody, się robią bardzo powolne, ale giną wtedy na jeden strzał z muszkietu. Woda je jakby rozmiękcza i są łatwiejsze do pokonania. Duchy rzucają nam sakiewki ze złotem albo ładownice. Dzięki temu możemy sobie załadować kulę, ale nam się trafiło złoto, proszę bardzo. Sama przyjemność. Ok, wracamy. Odkopuję skarbik. Jeszcze raz. Znowu gdzieś duchy się pojawiły. Może nie. Już, idziemy Hadesik. Proszę bardzo. Zdobyłem prawie drugi poziom. Miejmy nadzieję, że te strzały to nie są ludzie, którzy atakują mój statek. Tam z tyłu się świeci właśnie na zielonawicie forteca. Można ją zdobyć. Można ją pojechać i zdobyć ją z kumplami. Zdobywając większy gold. Teraz mógłbym te skrzynie brać i ręcznie z nimi wracać na statek, ale ja sobie popłynę i z harpuna powciągam je na statek. Najpierw się zawsze lubię rozejrzeć, zobaczyć, czy nic się do mnie nie zbliża. Tam jest przystań, na którą musimy zawieźć nasze skarby. Jak mówię, nigdy się tak nie robi, że pójdzie się od razu. Czekamy, aż ten kółko złote w lewym dolnym rogu naładuje się do 5 kółeczek, wtedy mamy większy przelicznik, a ja wam pokażę, jak to się robi, żeby ewentualnie zapobiec jakiemuś zatopieniu i ukończyć ten wstępny tutorialik. Harpunik. Ach, widzicie, źle stoję. Za daleko. Więc żagiel jest podniesiony. Podnoszę kotwicę, żeby móc statek trochę obrócić. Proszę bardzo, statek lekko obracamy, delikatnie, żeby harpun mógł, wracamy do pozycji, żeby harpun mógł sięgnąć skarbów. I teraz jeszcze za mało. Jeszcze troszkę trzeba uważać, żeby nie wpłynąć na mieliznę, bo wtedy popsujemy statek i trzeba będzie łatać. Proszę bardzo, i wciągamy. Jedna skrzynka. O, słyszycie melodyjkę, którą wszyscy gracze lubią, wszyscy piraci. Skoczy nam drugi poziom. Skrzynka wciągnięta. Nie ma sensu pływać i ją wnosić manualnie, bo to zajmuje dużo czasu. Wszystkie 3 skrzyneczki mamy na pokładzie. Popłyniemy teraz i je sprzedamy. Obrócimy najpierw statek w kierunku na przystań. Popłyniemy, sprzedamy i wam pokażę właśnie, jak się zakończy, jakby powiedzmy, przygodę, jeśli chcecie już kończyć grę i chcecie zająć się czymś innym. A potem zobaczymy, może poszukamy trochę problemów na morzu z kimś innym. Może jakieś statki będą. Dobra, za chwilę się obrócimy. Puszczam teraz żagiel. Nie do końca, żebym widział. Wiatr jest w tamtą stronę. Zaczynamy płynąć. Proszę bardzo. Są piękne widoki. Są piękne zachody słońca. Jest dużo fajnych questów. Dużo się ciekawych rzeczy dzieje na morzu. Może was zaatakować kraken. Jeśli was zaatakuje kraken, to szansa przeżycia jest mała, aczkolwiek możliwa jest walka i wygranie z krakenem. Jeśli was zaatakują gracze, to tylko zależy od tego, jakim statkiem wypłyniecie, jakim statkiem płyną oni, czy macie na tyle skilla, żeby ich pokonać. Jeśli was zaatakuje armada szkieletów, też można ją pokonać. Można wybrać oczywiście, co się chce robić. Na niebie są widoczne, tu jest widoczna czaszka. To oznacza, że jest czynny fort i właśnie ten fort zielony jest tam, gdzieś go tu było widać, o tam jest aktywny, można płynąć i zdobyć sobie trochę golda, gdzie ten fort, zaraz wam go pokażę. Tam jest fort, on jest aktywny. Jeśli na niebie świeci się chmura, jest chmura w kształcie statku, to znaczy, że armada szkieletów jest dostępna. Można wpłynąć pod tą chmurę i wtedy zacząć walczyć ze szkieletami. Mam gdzieś tam wideo, więc tu je wkleję, walkę ze szkieletami w szkieletowej armadzie. Jak powiedziałem, zatopił was Kraken, można przeżyć, ale jest to dość ciężkie. Jak zatopią was gracze, to tylko i wyłącznie zależy od waszego skilla. Nie ma to żadnego armoru, nie ma tutaj żadnego upgrade'ów, damage'ów, armorów itd. Wszystko zależy od was, także są wyrównane szanse, co jest fajne. Golda zdobywacie po to, żeby kupić sobie swag, odpowiednie stroje, statek itd. Ale nie rozwijacie żadnych broni ani armorów, co jest właśnie, uważam, za sprawiedliwe. Jak was zaatakują rekiny, można je pokonać, Seren tak samo, Megalodon warto zabić, wtedy dostajecie poziomy, tytuły, odblokowuje się jakieś rzeczy i też jedzonko. Dopływamy do przystani, trzeba skręcić. Ostatnio dodano także w dodatku nową rzecz, czyli suwerena. Zamiast biegać po wyspie i szukać emisariusza, któremu musicie oddać skarby, można je wszystkie oddać do suwerena. I ten sam nalicznik golda, że tak powiem, będzie wam naliczony. U emisariusza to trzeba go szukać na wyspie. Na tej wyspie jest mały, więc wiadomo, gdzie go znaleźć. Ale gdybyś są takie wyspy dość duże, przystanie albo piętrowe, więc trzeba się nabiegać. A ten suweren jest tam, gdzie ta wieżyczka. On jest przy samym brzegu, bardzo łatwo do niego trafić. I wszystko w sumie można u niego sprzedać. Chyba że się Reapersem, wtedy Reapers rządzi swoimi innymi prawami. Mogę wam zrobić poradniki na temat Sea of Thieves dla początkujących. Jeśli będziecie ciekawi, rzućcie jakiś komentarz, a ja to zrobię. Zwijam żagiel, żebyśmy mogli delikatnie wpłynąć na przystań i nie musieć pływać, tylko prosto z łodzi zeskakiwać i sprzedawać. Nawet spróbuję nie wyhamować za bardzo, żeby... Ach, zakręciłem za daleko. Jak ładnie łódź skrzypi. Te wszystkie dźwięki to są takie piękne rzeczy w tej grze. Takie małe smaczki, które pozwalają się człowiekowi odczesać. Okej, tam był dźwięk pękający desek, więc prawdopodobnie moja łódź teraz nabiera wody. Za chwilę sprawdzimy, pójdziemy na pokład sprawdzić. Niech nam się doczłapie do brzegu. Już jesteśmy, to ja zrzucę sobie kotwicę, żeby mi nie odpłynęła łódź. I przy okazji wam pokażę, jak się łata. Aha, no nie ma dziury. Nie ma żadnej dziury. Jeśli dziura jest na ścianie, bierzemy deskę i przebijemy deskę i potem bierzemy wiaderko i wyciągamy wodę. Mam gdzieś w archiwum kilka takich filmów, więc wam pokażę, jak to wygląda. Biorę skrzynię, idę do emisariusza, to jest najbardziej ulubiony motyw każdego gracza i sprzedajemy. Ponieważ mam tylko drugi poziom, to jest nalicznik plus 212 dodatkowego złota. Jakbym miał nalicznik 5, to byłoby o wiele więcej. Teraz coś tu widziałem, gdzieś tu widziałem mewy jeszcze chyba. Bo chciałem wam też mewy pokazać, o co chodzi z tymi mewami. O, skoczył mi 51 level, jak uzbieracie 50 level u 3 emisariuszy, wtedy zostajecie piracką legendą i w karczmie otwiera się dla was tajemna piwnica. Sorry, wpadłem do wody. W której możecie wyciągać lepsze przygody, może być, że bardziej skomplikowane, z większym lootem, z więcej golda. Widzicie, ja dostałem jakieś 200 golda za to, więc niezbyt dużo, ale robię to tylko po to, żeby wam pokazać, jak to wygląda. O, proszę bardzo. Jest. I teoretycznie teraz zakończyliśmy nasz rejs. Sprzedałem wszystkie moje skarby, które zdobyłem. Mógłbym teraz pójść i rzucić kolejnego questa, kolejną mapę, popłynąć dalej i szukać dalej skarbów. Sprawdziłem, czy są jakieś, czy pojawił się jakiś Reapers, żeby nam wytłumaczyć Reapersa. Tylko Reapersu widać na mapie. Od razu. Tak jak powiedziałem. A Reapers was zobaczy. Zobaczcie. Reapers ma swój wskaźnik. On ma taką czaszeczkę tam w lewym dolnym rogu. Jeśli on zdobędzie 5 level, naładuje się questami, to on wtedy was widzi na mapie i może was zaatakować. Chyba że was zobaczy tak przez lunetę, jak ja tutaj właśnie widzę, o tak innych. Wtedy jest gorzej, można was namierzyć, dopłynąć i zatopić. Nikogo nie ma na morzu, więc wam nie pokażę walki. Musiałbym do szkieletów pójść, ale walkę wam pokażę w dodatkowych materiałach. Więc galeon, 4 osoby, pływa się z ludźmi, z kumplami, wtedy jest większy fan, większa frajda, większe pole rażenia, więcej się na morzu może wydarzyć. Skalowanie gry jest dość ciekawe, jak jesteście tak jak ja początkującym piratem, to przeciwników jest mało, albo są słabsi i nie tak szybko do was trafiają, więc jest szansa, jak mi się udało popływać, coś zdobyć. Jak pływacie z kumplami, którzy są o wiele silniejsi i to oni postawią, bo jeśli ja postawię statek, jeśli ja postawię słupa na przykład, czy brygę, czy galeon, wtedy jakby gracze i mapa i wszyscy w grze skalują się do mojego levelu. Jak kolega, który jest o wiele bardziej rozwinięty i jest legendą piracką, postawi galeon na przykład, to wtedy jest większa szansa, że się gracze dziś koło was pojawią albo przeciwnicy i oni są silniejsi. Wam pokażę. Więc zakładamy, że mam 5. level emisariusza, koło jest naładowane. Wracam do tego emisariusza. Tu mogłem mu sprzedać skrzynki, ale nie musiałem. Mogłem u tamtego suwerena, ale żeby zdjąć banderę, za którą też dostałem jakieś złoto, to się ściąga przy tym stole. Głosujemy za opuszczeniem. Widać tylko, że jestem ja, tylko pływam. Zobaczmy, czy ktoś inny jeszcze gdzieś pływa. W zakonie dusz, to jest zakon dusz. Nikt, więc teoretycznie prawdopodobnie jestem sam na tym, na morzu. Chyba że pływają coś gracze i tylko do kogoś polują, więc ściągam sobie banderę. Bandera jest opuszczona. Dostałem za to 750 golda. Tu mamy oczywiście różne sklepy, możemy sobie kupić. Tu w tym sklepie możemy sobie kupić chyba nasz wygląd. Tak. W tym sklepie możemy kupić broń. Tu możemy różne akcesoria. To jest karczma, w której tu właśnie otwiera się legendarna jaskinia dla graczy, którzy osiągną legendarny level. A coś wam jeszcze pokażę. A my jesteśmy u emisariusza. Czyli tam. Za golda, którego zbieracie, za dublony, kupujecie przystrajanie statku, przystrajanie waszego pirata. Możecie kupić różne zwierzęta i sprawić, że wasza gra będzie w ciekawszej oprawie, może tak. Więc ja wam pokażę, co mam już kupione. Jak mój statek wygląda, już wiecie, wam pokazywałem. Schodzimy sobie pod pokład. I tak. Skrzynka ze strojami. Czyli różnego rodzaju stroje. Wszystkie, albo kapelusze macie do wyboru. Jakie chcecie. Koszule. Też różnego rodzaju. Rękawice, kurtki, oczywiście suknie, ja mam suknię oczywiście też, pokażę wam się w sukni, bo mam też nagrane wideo, jak wyglądam w sukni. Jak gramy z moimi kumplami ze Śląska, to pływamy w sukniach dla fazy. Buty, możecie sobie kolorować swój wygląd. O, buty widzicie, ja mam piracką nogę, jak widać, peg leg. To jest skrzynka zwierzaka, skrzynka z wyposażeniem, czyli to, co możecie mieć różnego rodzaju właśnie wiaderka, takie, kompasy, różnego rodzaju koncertyny, bęben, wędki, możecie łowić ryby i też na tym levelować. Korba, latarnia, zegarek kieszonkowy. I skrzynia próżności, są stroje, które już sobie kupiliście, gdzieś gotowe. A nie, to są emotki też różnego rodzaju. Chowanie się w beczce przydatne, chcecie się schować przed jakimiś wrogami, wtedy oni pomyślą, że jesteście beczką. Kulasy. Wszystko, aha, czyli to tamta skrzynia jest ze strojami, które ja mam. Stroje gotowe, jakie mam kupione. Tylko ten. To jest strój właśnie Reapersów. Tak wygląda Reapers. Kupiłem ostatnio, bo zdobyłem level, który mi na to pozwolił. I tak wygląda, że tak powiem, szybkie wprowadzenie w grę. Szybki poradniczek początkującego, co musicie wiedzieć. Ciekawa walka, walki są zajebiste, jak właśnie z Krakenem, z Megalodonem, pływanie na galeonie w 4 osoby, granie wspólnych szantów, walka z graczami, ucieczka przed Reapersami, walka z Krakenem, przeszukiwanie wraków, ale to wam wszystko powolutku pokażę. Tyle, tak to wygląda. Czekajcie, wypłyniemy sobie w morze. Jak się nie możecie wykręcić, można użyć harpunu. Ok, statek jest obrócony. Puszczamy harpun. O! Słyszycie ten dźwięk? Właśnie gdzieś uderzyłem. Wyprostuję ster i pójdę naprawić. Teraz patrzcie, teraz będę tonął, nie? Tu jest dziura. Biorę deskę, przybijam. Naprawione. Jeśli miałbym wodę, o jest trochę wody, biorę wiaderko i lecę wylewam. Teraz sobie popłyniemy. I teraz spójrzcie. I płyniemy sobie w siną dal. Zobaczmy tam, czy coś jest tam na horyzoncie. Żadnego stateczku jeszcze nie widać. I tak mniej więcej wygląda podstawowa gra w Sea of Thieves. Podziwiamy widoki, dźwięki, szumiące morze, pełne żagle. Mega fajny klimat, mega fajny pomysł na relaks, na chill, jeśli potrzebujecie. Ja tak się nie chilluję. Nie sięgam po alkohol albo inne używki, tylko sięgam po pada i na Xboxie albo na kompie. Gram sobie właśnie w Sea of Thieves, żeby się chillować. To tyle. Jeśli macie jakieś pytanie, jeśli chcecie jakieś dalsze poradniki, jak szybko zrobić golda, jak łatwo tego golda farmić, na czym polegają inne rzeczy w grze, dajcie znać, to wam zrobię, nakręcę. Mam przygotowanie kilka innych filmików, kilku gameplay, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda tak czy owak. Ale to jest podstawa. Tak wygląda Sea of Thieves. Mega fajna gra. No dzisiaj grałem sam, żeby wam pokazać. Ale największy fan jest z kumplami, bo wiadomo, że wasze gadki robią cały content i przygody, które macie. Walki z innymi graczami. Walki o loot. Walki z pirackimi statkami. Tak to wygląda. Będziemy kończyć. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zapraszam na mój kanał. Zapraszam do komentowania, do subowania. Zostawcie jakieś uwagi, pytania. Może macie jakieś odpowiedzi, co byście chcieli zobaczyć w tej grze. Zapraszam do gry ze mną. Mnie znajdziecie oczywiście pod ksywą Sir Tukos. Pisane razem. I tyle. Wylogowuję się. Dzięki za uwagę. Szwagier, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do grania. Czy na kompie, czy na konsoli. Możemy popłać razem i zdobyć morza i legendy pirackie. Pozdro! Live long and prosper.